Noc pierwsza WrestleMania 40 jest już za nami. Jestem dosłownie kilka minut po zakończeniu show i mam dla Was omówienie tej gali, więc moi drodzy, subskrybujcie kanał, by ze wszystkimi filmami na kanale Wrestlon być na bieżąco. Zostawcie polubienie pod tym materiałem i oczywiście w komentarzach dajcie znać, co Wy uważacie o pierwszej nocy WrestleMania. Przechodzimy do pierwszej walki. A w zasadzie to na samym początku warto powiedzieć o tym, słuchajcie, że otworzyliśmy tą galę nowym intro Then Now Forever. Zostało nam zaprezentowane całkowicie nowe, odświeżone intro, co też może nam zapowiadać początek nowej ery i to też dostaliśmy oficjalnie potwierdzone ze słów Triple H'a. Galę rozpoczęliśmy tradycyjnie od hymnu, który zawsze na WrestleMania jest rozrywany. Pojawił się Triple H, który przywitał publiczność i powiedział, że witamy w nowej erze. Oczywiście był też Prime na macie ringu, co też było zapowiadane, a także w narożnikach. Po przywitaniu Triple H'a rozpoczęliśmy, moi drodzy, galę. Rozpoczęliśmy od walki kobiet pomiędzy Becky Lynch a Rhea Ripley. Women's World Heavyweight Championship znalazł się na szali, moi drodzy, Rhea Ripley. Wejście przy wykonaniu live kapeli. Co prawda był to powolny początek walki z dominacją Rhea Ripley, ale chyba tego też można było się spodziewać. Walka z każdą minutą coraz bardziej zaczynała się rozkręcać. Mieliśmy wyjście z submissionu, Becky Manhandle Slam i liczenie, finisher, Riptide, Rhea Ripley i kickouty. Tu naprawdę zaczęło dziać się coraz więcej. Kluczowy moment tej walki był w momencie, w którym to Becky Lynch wykonała disarmer i Rhea Ripley wyniosła ją na plecach. Wypadły poza ring, mieliśmy też Alert Teacher poza ringiem. Becky wrzuciła z powrotem do środka Rhea Ripley, po czym wykonała Riptide w narożnik, powtórzyła jeszcze tą samą akcję na środku ringu i w ten sposób Rhea Ripley obroniła mistrzostwo kobiet. Jak też się tego spodziewałem, Rhea Ripley wciąż pozostaje w posiadaniu tego mistrzostwa i dobrze. Becky Lynch nie wyglądała na taką, która mogłaby to mistrzostwo z rąk Rhea Ripley odebrać, a naprawdę Rhea bardzo dobrze się prezentuje. I na ten moment totalnie nie wiem, kto mógłby jej to mistrzostwo odebrać. Idziemy dalej i walka numer 2. Walka o pasy mistrzowskie Tag Team. Six Pack Ladder Tag Team Match. Rozpierducha totalna, słuchajcie. Tyle drużyn, 12 zawodników podczas jednej walki w jednym ringu. Działo się tam naprawdę bardzo wiele. Zaczęliśmy od bardzo mocnej i śmiesznej akcji, gdzie Tyler Bate wyniósł Finna Balora na plecy, podniósł go, a razem na nim, w sensie na balorze, była drabina, kręcił nim dookoła ringu. Walka miała naprawdę wiele ciekawych spotów i w porównaniu do walki otwierającej tą galę naprawdę wyglądała solidnie i można było się przy niej dobrze bawić. Bo jeżeli chodzi o walkę kobiet, to nie do końca uważam, że dowiozła tak, jak mogłaby to faktycznie zrobić. No i oczywiście trzeba powiedzieć tutaj o R-Truthie, tym, na którego najbardziej w tym starciu czekałem. R-Truth chciał, słuchajcie, zmiany z Judgment Day. Stał w narożniku, chciał dokonać zmiany, wyjął rękę do zmiany i ten tak otrzymał, ale otrzymał go od Demiza, który też, słuchajcie, wszedł do ringu, w sensie R-Truth wszedł do ringu, wykonał You Can See Me i zaczął odliczać Finna Balora i faktycznie odliczył go do 3. Potem R-Truth i Demiz dogadali się z DIY, że jedni ściągną jedne mistrzostwa, drudzy drugie mistrzostwa. I tak też miało się stać, ale nagle pojawił się Austin Fury i Grayson Waller, którzy zdjęli pasy Tag Team SmackDown. Na początku jeszcze zostało nam powiedziane, że jeśli jedne pasy zostaną zdjęte, to walka wciąż trwa do momentu, kiedy nie zostaną ściągnięte drugie mistrzostwa, ponieważ osobno wisiały mistrzostwa SmackDown i osobno wisiały mistrzostwa Raw. W tej walce też naprawdę sporo się działo. Płomana drabina, Tornado DDT na stół, ze szczytu drabiny zeskoczył Tommaso Ciampa, Arthur, słuchajcie, szedł po pasy Tag Teamowe, ale pojawił się nagle JD McDonagh, który go zaatakował, Kofi tam jeszcze wrzucił krzesełko do akcji, musiała też być wymiana drabiny, słuchajcie, bo ona pękła u dołu i tam sędziowie też machali, pokazywali, żeby nic tam się nie działo, w sensie, żeby zawodnicy nie wchodzili na tą drabinę i Damian Priest ją wymienił i moi drodzy, R-Truth wykonał AA dla Priesta, zdjął pas i mistrzowski Raw i w tej walce oficjalnie dostaliśmy split mistrzostw tag teamowych, R-Truth i Demis nowymi mistrzami Raw, z kolei Austin Fury i Grayson Waller nowymi mistrzami Tag Team SmackDown i bardzo dobry ruch. Zwycięzcy tacy, jak też przewidzieliśmy na transmisji przed WrestleManią 40 dnia pierwszego, więc jak najbardziej jest to zadowalające. Walka trzecia to Santos Escobar oraz Dominik Mysterio kontra Rey Mysterio i Andrade. Naprawdę dobre tempo walki, spodziewałem się o wiele wolniejszej walki i tutaj zajebiście trzeba pochwalić, słuchajcie, Andrade, który mega szybki, mega techniczny, bardzo fajnie dowiózł w tej walce. Po jednej i po drugiej stronie było LWO i Legado del Fantasma. Poza ringiem doszło do brawlu, mieliśmy wyrzucenie z drugiej liny, w sensie wybicie z drugiej liny jednego z członków Legado del Fantasmy.
i naprawdę tutaj można było się tą akcją zadowolić. Nagle gdzieś tam z okolic pierwszego rzędu pojawia się dwóch wielkich ziomków w maskach, którzy wrzucili Dominika Mysterio do ringu. Rey Mysterio wykonał splash, następnie 619 i po tym Rey i Andrade zgarnęli zwycięstwo. Tak też mówiłem na streamie przed galą, że jeżeli mamy tutaj Reya i Andrade, to faktycznie oni mogą tutaj odnieść zwycięstwo. Później okazało się, że tymi dwoma osobami byli zawodnicy Philadelphia Eagles, więc jakby zrozumiały motyw z, wiecie, jakby zawodnikami, osobami z danego miasta, czyli w tym przypadku z Filadelfii. Szkoda porażki Dominika Mysterio na WrestleMania, ale kto wie, do trzech razy sztuka. Być może na 41. edycji dostaniemy Rey kontra Dom 2. No i nadszedł czas na walkę, którą naprawdę bardzo mocno oczekiwałem i bardzo mocno się nią zawiodłem. Jey Uso kontra Jimmy Uso. It versus No It. I tu od razu chciałbym powiedzieć o tym, że bardzo fajnie w momencie wymiany ciosów jeden za drugi publiczność zajebiście skandowała It, No It, It, No It. I to naprawdę miło było usłyszeć. Jey do walki wszedł z Lil Wayne'em i to też jest bardzo fajny motyw. Nie wiem, on zaśpiewał może z 5-6 słów i pewnie zgarnął za to kilka dobrych baniek. Jakiś ziomek w ogóle wbiegł na stage za Jimmy, nie wiem czy zwróciliście na to uwagę, ale w momencie wejścia Jimmy'ego po lewej stronie z tyłu na stage'u pojawił się jakiś ziomek w jego koszulce czy tam bluzie. Później na kadrze go nie było widać, ale w oddali po prawej stronie było widać, jak już kilku ziomków w czarnych koszulkach, prawdopodobnie ochroniarzy, wyprowadzali go, więc coś takiego miało miejsce. Śmieszne, no bo podczas WrestleMania coś takiego rzadko się chyba zdarza, albo nigdy się to jeszcze nie zdarzyło. Jey, słuchajcie, zaatakował Jimmy'ego Uso podczas jego wejścia. Wyleciał z ringu atakując go, czyli coś, co zrobiliśmy w naszej symulacji 2K24, jak graliśmy podczas transmisji na żywo. Ciekawe, słuchajcie. Jimmy chciał także zgody podczas tej walki. Jak Jey chciał wykonać kopnięcie, to zasłonił się, pokazał ręką, żeby się wstrzymał. No i Jey okazał dobre serce, chciał zbić pionę z Jimmy, podniósł go, ale ten go zaatakował, wykonał splash, miało być już koniec, Jimmy miał odnieść zwycięstwo, ale tak się nie stało, była kontra, poleciał spear, następnie splash od Jeya i Jey wygrywa walkę. Nie takiego tempa w tej walce się spodziewałem, widziałem też na Twitterze, bo tam na bieżąco pisałem, tam was serdecznie zapraszam podczas dnia drugiego, także będę aktywny. Myślę, że wszyscy spodziewaliśmy się wiele więcej od tej walki, szybszego, lepszego tempa, więcej mocniejszych akcji i nie tak prostego zakończenia walki. Nic się po tej walce nie wydarzyło i naprawdę spodziewałem się więcej. Jey wygrywa, okej, ale tu po prostu powinno wydarzyć się więcej. Piąta walka to Six Woman Tag Team Match. Dobra walka, przyjemna dla oka, fajne spoty, natomiast nic więcej o tej walce uważam powiedzieć nie można. Zaczęła ją Naomi, później dokończyła Bianca, mieliśmy tag z Jade Cargill, która weszła jako ostatnia, rozjebała Damage Control, tak to można, myślę, śmiało powiedzieć. To jak prezentuje się Jade, słuchajcie, naprawdę robi wrażenie. Bianca uderzyła Askę ze swojego długiego kitka. Asuka nie trafiła tym swoim pyłem czy płynem w swoją przeciwniczkę, tylko w zawodniczkę ze swojej drużyny, chyba Dakota Kai tam oberwała, jeżeli dobrze pamiętam. Jade wykonała finisher i zgarnęła pin. Tak jak miało być w tej walce, tak też było. Kolejne starcie i co-main event pierwszego dnia WrestleMania 40 to walka o tytuł interkontynentalny. Przed tą walką dostaliśmy jeszcze naprawdę bardzo chwytający za serce, słuchajcie, segment. Przede wszystkim najpierw samego Zayna z jego żoną i synem. Na zapleczu był także Chad Gable, który powiedział, że Sami Zayn ma iść sam, że nie będzie z nim podczas tej walki, bo da sobie radę. Piękna praca kamer, słuchajcie, na zapleczu, która prowadziła samego Zayna aż do samej rampy, aż do samego wyjścia, gdzie jeszcze przed wyjściem spotkał Kevina Owensa. Przytulili się, Owens zajebał liścia dla samego Zayna i poszedł. Poszedł dokonać, słuchajcie, czegoś, czego nikt nie mógł dokonać przez ostatnie miesiące, lata, prawie dwa lata. Bo na 666 dniach panowania mistrzowskiego Guntera to panowanie się zakończyło. W tej walce ciągła akcja, akcja za akcji, finisher za finisher, kickout za kickout. Gunther nawet tam gadał coś do żony samego Zayna, która siedziała w pierwszym rzędzie. Sami zaczął się w pewnym momencie rzucać jak opętany, wykonał helluva kick na trzeciej linie, w sensie Gunther był na trzeciej linie. Później Brainbuster, trochę zboczowany, ale był. Dwa potem helluva kicki w narożniku i Sami Zayn odliczył Gunthera. Sami Zayn pokonał Gunthera, Sami Zayn nowym mistrzem interkontynentalnym. Trochę kuponów popsuł, ale zasłużył. Zasłużył i jak najbardziej to mu się należało. Gunther pewnie pójdzie teraz, wydaje mi się, z racji gali w Niemczech, Bash in Berlin, na pewnie mistrzostwo World Heavyweight,
Natomiast to temat na zupełnie inny odcinek. Nick Aldis oraz Adam Pearce ogłosili, że na stadionie w Filadelfii w dniu pierwszym WrestleMania zasiadło 72 543 osoby i to naprawdę dobry wynik. Pytanie, czy zawyżony jak to zwykle było za czasów Vince'a McMahona, czy jednak liczba ta była prawdziwa. No i nadszedł czas, moi drodzy, na main event. Cody Rhodes wchodzi jako pierwszy. Przywitał się ze swoją mamą, która siedziała w pierwszym rzędzie. Do niej jeszcze na pewno później wrócimy. Następnie pojawia się Seth Rollins, dojebany strój, naprawdę. Tak długi, słuchajcie, jaki ten strój był, to nigdy chyba jeszcze takiego Seth nie miał. The Rock, no inaczej tego nie określę i dużo tych określeń tutaj pada, ale te rzeczy zasługują na takie określenia, słuchajcie. The Rock, przejebane wejście, naprawdę, to co gra animacji, zapowiedź, to co było na telebimie, naprawdę świetne. Byk w ogniu, w realnym ogniu na rampie. Jeszcze z pasem od Mohameda Ali, który został mu wręczony z rąk jego żony podczas klasy Hall of Fame. O tym mówiliśmy w poprzednim odcinku na kanale. No i Roman Reigns, który wszedł z Paulem Heymanem jako ostatni, jak po prostu szef. Wszedł i zrobił robotę. Zaczęliśmy od wymiany spojrzeń, dość długiej, obydwóch drużyn w środku ringu. Walkę rozpoczęli Reigns i Rollins, byli członkowie The Shield. Początek wolny, było budowanie momentów, co jest też zrozumiałe, bo ta walka trwała blisko 40-50 minut. Akcja przeniosła się, słuchajcie, także poza ring, gdzie Rock powiedział do sędziego, że jeśli zacznie wyliczać, to zostanie zwolniony i sędzia się posłuchał, bo nic takiego się nie stało, a akcja poza ringiem trwała dość długo, bo w sumie Rhodes z Reignsem poszli na rampę, tam był suplex Rhodesa na rampie. The Rock walczył z Sethem Rollinsem w publiczności, jeszcze rzucił śmietnikiem w Rollinsa, nie było w ogóle wyliczeń. Powiem naprawdę, że ta walka, main event, bardzo mocno dowiózł. To była zajebista walka, przyjemnie się to oglądało. Przeróżne rzeczy tam się działy, słuchajcie. Rock miał zapięty sharpshooter, z którego Cody sprzedał mu liścia. W sensie to był sharpshooter na Rollinsie, a wtedy Cody sprzedał liście dla The Rocka. Seth Rollins wykonał curbstone, była potem zmiana. Rock wyciągał sędziego w trakcie liczenia. Podszedł także do mamy Rhodes w pierwszym rzędzie, pokazując ten pas, którym zdzielił Cody'ego Rhodesa i wytarł jego krew w niego. Roman Reigns wykonał w ogóle spear na The Rocku i Roman Reigns był w szoku, co się teraz wydarzyło, co tu się stało. Ja myślałem, że The Rock potem odwróci się od Reignsa, no ale tak się nie stało. Mieliśmy double pedigree na Romanie Reignsie i The Rocku, po czym mieliśmy double kickout The Rocka i Romana Reignsa. Cody wykonał rock bottom na stół komentatorski, który został połamany. Reigns spear dla Rollinsa w barykadę. Rock potem jeszcze uderzył pasem poza ringiem Rhodesa w plecy i był spear od Romana Reignsa, ale walka wciąż się zakończyła, a dopiero zakończyła się w momencie, kiedy doszło do zmiany. Reigns zmienił się z Rockiem, Rock wykonał People's Elbow, powiedział, że that's for you, Mama Rhodes, i walka się zakończyła. The Rock odliczył Cody'ego Rhodesa, koniec walki, w main evencie nocy drugiej WrestleMania będziemy mieli Bloodline Rules. Takim widokiem, widokiem świętującego, wznoszącego swoje pasje mistrzowskie The Rocka i Romana Reignsa, kończymy noc pierwszą WrestleMania. Szczerze, spodziewałem się może trochę więcej, takie pierwsze moje odczucia po obejrzeniu tej gali. Nie było takich momentów, że wow, jestem zaskoczony czy jakoś mocno podekscytowany. Uważam, że to był po prostu dobry dzień WrestleMania. Uważam, że to była, i chcę wierzyć w to, że to była dobra rozgrzewka przed dniem drugim. Były takie momenty jak na przykład opener, który uważam był za wolny i panie nie do końca dowiozły, czy walka Jaya i Jimmy'ego, na której bardzo mocno się zawiodłem, więc na pewno tego pierwszego dnia nie ocenię 10 na 10. To nie było 10 na 10. Tutaj szczerze dałbym takie mocne 7,5. Myślę, że to jest dobra ocena, 7,5 na 10, jeżeli chodzi o dzień pierwszy WrestleMania. To tak na świeżo, bo pewnie może się wyśpię i spojrzę na to jutro. Porozmawiamy sobie też o tym na livestreamie, więc pamiętajcie, że jeszcze dzisiaj, 21.00, livestream na kanale WrestleMania, gdzie omówimy sobie dzień pierwszy WrestleMania i zapowiemy dzień drugi, także tam, moi drodzy, się widzimy. Serce komentarzy jest dla Was, dajcie znać, jak Wam podobał się pierwszy dzień WrestleMania, jak Wy go oceniacie. Ja oczywiście Wasze komentarze będę czytał i odpowiadał. To tyle z mojej strony, subskrybujcie kanał i słyszymy się już za kilka godzin. Cześć!